Dzień dobry. Chciałem przedstawić parametry radia Palant CT145, które jest na sprzedaż. Radio w 100% sprawne. Chciałem pokazać, jak radio pracuje, jaką ma moc. Mam nadzieję, może ściszę. Teraz mamy włączony pomiar mocy na radiotesterze Marconi 2955B. U góry wyświetla się częstotliwość, na dole moc. To jest pełna moc, 4 W. Moc średnia 2 W. Moc niska 30 mW, 0,33 W, 30 mW. Tak przedstawia się moc tego radia na częstotliwości 145 MHz. Jeszcze sprawdzimy, jak on wysoko będzie tam nam. No i oczywiście na wszystkich częstotliwościach jest moc. Proszę zobaczyć. 170 MHz, 3 W, oczywiście troszeczkę niżej, ale i tak nie nadajemy na tym paśmie. Tak to wygląda, jeśli chodzi o moc wyjściową tego radia. Radio jest w idealnym stanie. Jeszcze spróbuję pokazać tutaj czułość odbiornika. Spróbujemy sprawdzić teraz czułość odbiornika w tym radiu 145 MHz. Tak musimy mierzyć. Dewiacja 3,5 kHz i zmodulowany sygnał 1 kHz. Dobrze. Włączę radio na 145 MHz. Tak, mamy 145 MHz. No i włączymy sobie teraz odbiornik. Już mu tam coś odbiera. Słychać tutaj ładnie. O. Mikrowolty może. Czułość odbiornika 0,4 mikrowolta. Przycina 20 dB, bardzo dobry wynik. Radio jest w 100% sprawne. Oczywiście mierzę na paśmie, na częstotliwości, w której to radio pracuje, której używamy, także więcej nie ma gdzie co mierzyć. To było wszystko, jeśli o to radio chodzi, jest w 100% sprawne. Można sobie nawet sprawdzić, zobaczyć, pokażę tutaj jeszcze na filmie. Zdjęcia to też przedstawiają. Do radia jest dołączone pojemnik na akumulatorki do ładowania. Oczywiście z Alana 42. Drugi pojemnik na baterię. I ładowarka sieciowa. Ładowarka sieciowa z Midlanda, która też jest dołączona do zestawu. Zainteresowane osoby zapraszam do zakupu.